Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale z gry Pokémon Crystal Extreme Randomizer Nuzlocke, serii, która jest kontynuacją naszej przygody w regionie Kanto, w serii, jaką oczywiście była Pokémon Yellow Extreme Randomizer Nuzlocke. Tak więc, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, będzie wiele się działo, a dla tych, co chcą uniknąć wszelkich spoilerów i nie obejrzeli jeszcze serii z Pokémon Yellow, to zachęcam, żebyście sprawdzili sobie ją w pierwszej kolejności, a dopiero potem tutaj wrócili. No ale, słuchajcie, region Kanto udało nam się na szczęście jakimś tam sposobem zakończyć. Tak więc przyszła pora oczywiście na region Johto. Mój ulubiony region. Region, który jest tutaj głęboko w moim sercu, ponieważ właśnie od regionu Johto zaczynałem swoją przygodę z Pokemonami. Jak to będzie? Zobaczymy. Teraz jednak, żeby nie tracić czasu, ruszajmy. Nowa gra. W opcjach coś mogę ciekawego zmienić. Tech Speed może niech będzie na fast, a jakże, ale reszty rzeczy nie zmieniamy. I zaczynamy nową grę oczywiście. Jesteś chłopcem czy dziewczynką? Z tego co pamiętam, jak kiedyś grałem w Gold, nie miałem możliwości wyboru płci. Tutaj jak widać w krystalach jest, no oczywiście chłopakiem, a jakże. Dobra. Co? Obudziłeś mnie! Sprawdziłeś już zegarek? O nie, czasy sprawdzania zegarków. Okej, dobra. Jak nagrywam, słuchajcie, to jest czwarta. W sumie to 16. 16. Dobra, minut na chwilę obecną 21. Prawidłowo, tak jest. Prawie zaspałeś. I rozmawiam oczywiście z nikim innym, jak oczywiście profesorem Oakiem, największym znawcą. Witaj, wybacz, że musiałeś czekać. Witaj w świecie Pokémon. Mam na imię Oak. Oak, chłopie, ja cię znam. Z tobą przebrnąłem przez region Kanto, nie pamiętasz? To ja zostałem czempionem. Dobra, jak widać ma to gdzieś, zapomniał na nas. Ooo, Heracross, no słuchajcie, jak taki Pokémon pojawia się w randomizerze tutaj na czołówce, to wiedzcie, że to będzie dobra seria. Okej, tak, ludzie i Pokémony żyją razem, tyle to oczywiście wszyscy wiemy, jak najbardziej, każdy z nas to dobrze zna. No ale, tak, wiele tajemnic do rozwiązania, a jakże, studiuję Pokémony każdego dnia, a teraz jak masz na imię? No jak mam na imię? Oczywiście Judy. Dobra, musimy mu się przedstawić, bo wiecie, o, kto stary chłop, on już nie pamięta naszego imienia niestety. Judy, czy jesteś gotowy? Czy jestem, tak, gotowy rozpocząć własną przygodę Pokémona, jak żeby inaczej? Tak, będzie pełna trudnych challenge'y. Myślę, że jakoś sobie damy radę, musimy. Po prostu musimy sobie dać radę. Dobra, i co tu się dzieje? Nasz pokój, ojejku. Maleńki, taki średni. No w sumie i tak mamy lepiej niż nasza matka w tej grze, która w ogóle nie ma łóżka nawet. No witaj mamo. Och, Judy, nasz sąsiad, profesor Elm, rozglądał się za tobą. Tak, chcę, żebym coś dla niego zrobił. Okej, dziwnie, ale spoko. I prawie zapomniałam. Mój Pokegear. Tak, Pokegear to jest, słuchajcie, taki telefon, mapa i w ogóle wszystko w jednym. I nawet radio. A jakże. No taki ogólnie dzisiejszy telefon po prostu komórkowy, prawda? Tak, jaki jest dzisiaj dzień? Ojejku, jaki jest dzisiaj dzień? Dzisiaj jest, jak to nagrywam oczywiście, to czwartek. Tak, czwartek, okej. Tak jest, dobra, wszystko mamy już pięknie zapamiętane. Świetnie. Numer, dobra, numer niech będzie. Znaczy niech nam wytłumaczy ogólnie jak działa, spoko. W ogóle mamy tutaj jakąś sąsiadkę. Ej, witam panią. Witaj Judy. No, a ona ma córkę, która jest asystentką profesora. O proszę, jakie znajomości. No i jesteśmy w New Bark Town, moi drodzy. I teraz bardzo ważna sprawa, bo zaraz pójdziemy, słuchajcie, do wyboru startera. Ja postanowiłem, że do regionu Johto zabiorę jednego z Pokemonów, które przeżyły przygodę w regionie Kanto. Jaki to Pokemon? Myślę, że już wiecie. Myślę, że się domyślacie, ale jak nie, to zaraz się dowiecie. Dobrze, a tu kogo mamy? Jakiś rudowłosy chłopak. A więc to jest te znane laboratorium profesora Elma. Na co się gapisz? No nie, masakra, słuchajcie, koleś pierwszy raz o nas widzi, od razu nas skopa potraktował. Chłopie, jestem czempionem i zostanę też czempionem Johto, zobaczysz. Ale dobra, nie rozmawiajmy, widać, że gbury i prostak.
A to jest kumpel, słuchajcie, profesora Oka, czyli profesor Elm, profesor z regionu Johto. Judy, jesteś. Mam do ciebie prośbę. Okej. Prowadzi, jak widać, nowe badania, słuchajcie, nad Pokemonami. I chciałby naszej pomocy. No, bardzo mi miło. Tak, zapisał wszystko, co tam potrzebuje, tak właściwie. Spoko. No, i chcę. Czy zajmiemy się tutaj tym Pokemonem? Jasne, że się zajmiemy. Jasne, jasne, jasna sprawa. Dobra. No i. Coś się dzieje, coś się dzieje. E-maila dostał. Okej. A co to takiego? Hej, słuchaj. Dzwonił do mnie niejaki pan Pokémon. Ten to w ogóle sobie nadał ksywkę, co nie? Pan Pokémon. Co to za ksywa w ogóle? Tak, i szuka różnych tam rzadkich, wiecie, dziwnych rzeczy, a jakże. No ale no dobra, dostałeś od niego e-maila. No i powiedz mi, o co chodzi? No tak, ale on jest zapracowany, Elm, wiecie, on nie ma na nic czasu. Czekaj, wiem. Czy ja mogę? Czy mogę się tym zająć? No, spoko. Tak, i teraz powiedział, że możemy wybrać sobie jednego z Pokemonów. Okej. Jeżeli chodzi o Pokemony do wyboru, jest tutaj chociażby Cyndaquil. Cyndaquil, którego jednak nie zabieram, chociaż go uwielbiam. Niestety. Jest tutaj Chikorita, której już tak bardzo nie lubię, więc tym bardziej nie zabieram. No i teraz się dowiecie, jaki to będzie Pokemon, którego wziąłem z regionu Kanto. Będzie to ona, Nidoqueen. Tak jest. Czy chce Nidoqueen? Oczywiście, że chce Nidoqueen. To jest świetny Pokémon, oczywiście, że to jest świetny Pokémon. I teraz szybkie wyjaśnienie, moi drodzy, szybkie wyjaśnienie. Przypominam, że seria, którą prowadzę, to Randomizer. Poprzednia seria z Pokémon Yellow to też był Randomizer. Jednakże nie da się zrandomizować dwóch gier tak, żeby typy Pokémonów zostały dokładnie te same. Tak więc, tak jak Nidoqueen normalnie jest Pokémonem trującoziemnym, w Yellow była Pokémonem kamiennym, to tutaj, tu w ogóle nie wiadomo, jakim będzie Pokemonem. Zaraz się przekonamy. Mam nadzieję, że chociaż typ będzie do niej pasować. No bo kamień to coś tam jeszcze pasował, prawda? I Nidoqueen moją właśnie, bo przypominam, jeżeli ktoś by się pytał, Pokemony nazywam w ramach wielkiego podziękowania dla wszystkich wspierających właśnie waszymi ksywkami, ale jako że Nidoqueen to był Pokemon, który przetrwał i nazywał się wtedy Olekoz, to tak dalej Nidoqueen nasza będzie się nazywać, dokładnie. Dobrze. Teraz przerwa, gdzie my tu mamy? O, tu mamy przerwę prawidłową. Proszę, ksywka wybrana. Przypominam więc, że jeżeli ktoś z was jakimś cudem jeszcze nie należy do grona zielonych wspierających, to pod tym filmem macie taką możliwość dołączenia do tej grupy, więc zachęcam serdecznie. I kto wie, może i wam się poszczęści zostać jakimś fajnym poksem. No i mam nadzieję, że ten Pokémon przeżyje, bo to jest niestety Nuzlocke, wiecie jak to bywa. Tak, pan Pokémon żyje w okolicach Cherry Grove, takiego miasta niedaleko, co nie. Spoko, nie przegapię tego miejsca. O, daje nam też swój numer telefonu. Świetnie, przyda się, jak najbardziej. Jak najbardziej może być potrzebne. Czasami się skontaktować z nim jednak. No i dobrze, słuchajcie, w ogóle zanim przejdziemy, wszystkie macie w ogóle informacje w opisie odnośnie tej serii, ale, jeżeli nie wiem, nie czytaliście albo nie wiecie, to przypominam, że w tej serii, jako że seria randomizerów, którą rozpocząłem niedawno od nowa, to jest jedna wielka przygoda, to Pokemony, które były złapane w Pokémon Yellow, nie mogą być łapane przeze mnie w tej serii, ani ich wcześniejsze lub późniejsze formy. Czyli przykładowo, w ogóle zrobiłem sobie listę, żeby nie pomylić się, kogo łapałem, przykładowo, Bellsprout. Był łapany Bellsprout, ale Bellsprout padł. Niestety, zginął śmiercią straszną. No i w tym momencie nie mogę w tej grze złapać ani Bellsprouta, ani Whippinbella, ani Victreebella. Nie dotyczy to tylko Pokemonów, które mają dwie formy ewolucji. Czyli przykładowo jak mamy Slowpoka, to przykładowo jakby mi zginął Slowbro, no to w innej serii mogę mieć Slowkinga. No, przykładowo. To samo tyczy się zresztą ewolucji. No ale dobra, kiedy już wszystko wiemy, co i jak, możemy iść. No, coś dostaniemy. Potion. Dobra, leczenie nam się przyda. Ale teraz już nad tym nie rozkminiajmy, po prostu let's go. O kurcze, to wspomnienie, mówię wam, no tak zaczynała się moja przygoda z Pokemonami, od takiej grafiki. Niektórzy powiedzą, a nie mogę patrzeć na tą grafikę.
ale uwierzcie mi, dla mnie to jest masa, masa dobrych wspomnień. Ej, i właśnie, na chwilę obecną jeszcze... A właśnie, w ogóle to przekonajmy się, jaki typ najpierw ma moja Nidoqueen. Chciałbym, żeby miała typ trujący, tak jak normalnie, ale będzie miała typ... Naprawdę? Nidoqueen. Pokemon, który waży być może kilkaset kilo, ma typ latający, nie mając skrzydeł. Super. Ale ma dużo ataków. Ma dużo ataków, ma Horn Attack, ma Spiderweb, ma Full Swipe'a, Submission. Full Swipe bardzo może się przydać, słuchajcie, pod... podłapanie poksu. W ogóle tutaj ciosy mogą mieć inne typy niż normalnie, więc w ogóle nie wiadomo, czego się spodziewać. Ale myślę, że Nidoqueen na start to dobry Pokémon. Ma też berry przy sobie, więc dobrze, dobrze, niech trzyma. A, no i na chwilę obecną nie mamy, słuchajcie, Pokeboli. A biorąc pod uwagę, że nie mamy Pokeboli, to znaczy, że jeżeli teraz spotkamy jakiegoś Pokemona, to on się nie liczy. Dopiero zasadę wiecie, że złapaniem poków aktywujemy wkrótce. Zobaczmy, kogo trafimy w pierwszej trawie. Wow! Wow! Kurczę, dobrze. Mam nadzieję, że jak tu wrócę, to trafię jeszcze na niego. No nie, Horn Attack jest roślinny, Spiderweb wodny, Full Swipe trujący, a Submission jest ciosem typu duchowego. No, nie wierzę. Dobra, walnijmy z Horn Attacku. No mówię, tutaj Magby też nie jest Pokemonem ognistym. O kurde, Mega Horn to mocny atak. W ogóle tutaj wiecie, też siła ciosów też jest zmieniona, więc nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. No ogólnie jedno wielkie szaleństwo. O, i tutaj w końcu w drugiej generacji mamy pasek doświadczenia. Nawet nie wiecie, jak mi go brakowało w Pokémon Yellow, masakrycznie, ale dobrze, dobrze, jest to bardzo dobrze. Okej, okej, okej. Czy tutaj ktoś nas jeszcze spotka ciekawy? Ty nic ciekawego mi tutaj nie mówisz. Chciałbym wiedzieć, kogo jeszcze można spotkać w tych trawach, zresztą zaraz się przekonamy. Kto występuje tutaj oprócz Magbiego? Przez całe Pokémon Yellow nie spotkałem ani Eeviego, ani dzikiej Eeveelucji, a tutaj od razu na sam start będzie można spotkać, słuchajcie, Vaporeona. Thunderbolt. Dobra, Thunderbolt na szczęście nie jest tutaj atakiem trującym. Co ja gadam? Elektrycznym, już gadam głupoty. Ale i tak nas dość mocno uderza niestety. Dobra, no nie, Fully Paralyzed, masakra. Paraliż robi swoje i jesteśmy, słuchajcie, w dość poważnych tarapatach. Dobra, okej, spokojnie, jest dobrze, Vaporeon leży. Okej, dobra, nie jest źle, nie jest źle. Przeżyliśmy i prawie siódmy level i w ogóle za Vaporeona cała masa expa. Szanuję, szanuję, ale chodźmy już do Cherry Grove, bo muszę skorzystać z centrum Pokémon. Tutaj pewnie, o tak, jest i... Jest i on, ale nie chce nas oprowadzać po mieście? No to bardzo fajnie, bałem się, że będzie mnie oprowadzał. Mówił, to jest Pokémon Center, to jest market, to jest, nie wiem, woda. Tak, oni takie rzeczy tłumaczą. Ale nie, na szczęście nic z tych rzeczy. No spoko, spoko, idziemy dalej w takim razie. Nie ma na co absolutnie czekać. No dobra, droga numer 30. No ciekawy jestem, kogo na takiej drodze będzie można spotkać, prawda? Remoraid. Pokémon z regionu Johto, mam nadzieję, że jak najwięcej Pokémonów z regionu Johto będzie mi się trafiać. Bo gorzej, jak trafiać się będą, słuchajcie, Pokémon z regionu Kanto, które już miałem. No, lepiej, żeby tak nie było. Lepiej, żeby tak nie było, no ale pożyjemy, zobaczymy. Siódmy level już wleciał, super. Statystyki ładnie rosną. No Nidoqueen to jest od razu, wiecie, Pokémon w najwyższej formie, więc musi być silny. Tutaj coś dostajemy od tego gościa, czy nie za bardzo? Może jakieś jagódki? Owszem. Dostaliśmy jagódkę, super. Przydają się. Jako, że w walkach za bardzo, wiecie, mogę używać tylko tylu przedmiotów leczących co przeciwnik, no to trzymanie przedmiotów może być jednak skuteczne. A szczególnie takich, które leczą albo boostują. No, ogólnie zobaczymy, co nam tam się przytrafi ciekawego. Mamy kolejnego Pokemona i Pokemonem tym okaże się Natu! Widzę, że dużo Pokemonów z Johto od razu nam się trafia. Czwarty poziom tego Pokemona. Ej, dobra, słuchajcie, spróbujmy użyć ciosu, którym jest Submission. Zobaczymy, jak mocny jest
O kurde. Shadow Ball super efektywny. Oż ty. Dobra, czyli po pierwsze, Natu musi mieć prawdopodobnie typ normal. Niestety. No i wiemy, że Shadow Ball jest atakiem elektrycznym, bo na Pokémony latają, znaczy nie elektrycznym. Na latające Pokémony super efektywne są albo elektryczne ciosy, albo kamienne, albo lodowe. No nie, no to nie mam pewności jeszcze. No, będziemy to rozkminiać. Na razie Horn Attack. Kurczę, przeżył Meditate, ale okej. To sprawi tylko, że troszeczkę się zboostuje. Atak mu się zwiększy, ale tym się nie przejmujmy. Tym to się nie ma co na razie przejmować. Pięknie. Natu pokonany, będzie level 8. Za szybko bym tego chciał. Ale tu już mamy, słuchajcie, ten domek, którego tak poszukiwaliśmy. Witam, witam, ty musisz być Judy. Profesor Elm uprzedzał mnie, że nas odwiedzisz. A wiadomo. No dobra. I już dostajemy, słuchajcie, na samym starcie tajemnicze jajko. No proszę. Tak, dostał je z Daycare Service. Dali tam mu jajko, no spoko. Zaintrygował się nim i postanowił wysłać maila z tego powodu do profesora Elma. No bo profesor Elm, to wiecie, to jest taki spec od w ogóle ewolucji Pokémonów. No tak, jest wielkim autorytetem, zdaje sobie sprawę. No ale właśnie, wspomniał o profesoru Oaku. Oak, stary druhu, pamiętasz mnie na pewno. A więc ty jesteś Judy. Oak, ja cię znam. Ja cię znam, naprawdę. Pamiętasz? To ja. To ja. Z Kanto, z Pallet Town. Dobra, zapomniał. Niestety. Starość, nie radość, słuchajcie. Taka prawda. A co to jest? Rzadki Pokémon. Zobaczmy. Rozumiem. Już wiem, dlaczego profesor Elm dał ci to zadanie. Nie, no znowu Nidoqueen nie jest jakimś mega rzadkim Pokémonem. No nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy znowu. No, co mi tam jeszcze ciekawego powiesz? Jak mogę mu pomóc? O, ma najnowszą wersję Pokédexa. No ostatnio wiem, że nie skompletowałem całego Pokédexa. Oak, przepraszam bardzo, że nie spotkałem każdego Pokémona, ale byłem blisko. Byłem jednak blisko, co nie? Tak, został już za długo i musi iść do Goldenrod, a tam wiecie, ma swoją audycję w radio i liczy na nas. Spoko, 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 spoko. Wracasz do profesora Elma? Wracam. No i trzeba odpocząć w takim razie. No zawsze przed podróżą dalszą trzeba trochę wypocząć. Tak więc fajnie. Co się dzieje? Profesor Elm dzwoni. Halo? Judy? Katastrofa! To straszne. Co ja powinienem robić? Och nie! Proszę wracaj tutaj szybko. No i tyle. Nie wiadomo, czy jakiś seryjny morderca się tam pojawił, czy o co chodzi. Wiemy tylko, że profesor Elm spanikował. Dobra, chodźmy czym prędzej. Mam nadzieję, że spotkam jeszcze jakieś dzikie poksy, żeby nieco, chociażby nieco podtrenować. Może wbić ten 8 level. Zobaczy. Abra! Abra to też Pokémon, którego nie posiadałem w regionie Kanto, więc będzie można o nim pomyśleć. Ale pomyśleć to ja mogę, jak będę miał w końcu jakieś porządne pokebole. To ma... Nie ma teleporta i ma peka, który bije mnie super efektywnie. No co za niefart? Co to ma być w ogóle, że oni wszyscy mają ciosy, które biją mnie super efektywnie? No co to ma być? Dobra, Nidoqueen, proszę cię. Ty się trzymaj, bo ja się wkurzę. Wkurzę, jeżeli moja przygoda w regionie Johto, w moim ulubionym, zakończy się zbyt szybko. Zobaczymy, zobaczymy. Podleczmy się. Nawet mały Abra jest w stanie sprawić nam aż tak wielkie problemy. To dobrze na mnie wróży. Naprawdę, ludzie, to dobrze na mnie wróży. No ale spoko, pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękuję, siostro Joy. Chodźmy stąd. Chodźmy stąd. Ty chłopie, nie mnie przeszkadzaj. Co? Mówiłem, nie przeszkadzaj. Mówiłem, nie przeszkadzaj, ale to on! Rudowłosy chłopak, który kopnął nas w tyłek. Masz Pokemona z laboratorium? On nie jest laboratorium, to jest mój Pokémon, złapałem go w Kanto. Nie czepiaj się. Co za strata? Dla kogoś takiego jak ty? Też mam dobrego Pokemona. Pokaż mi, kogo masz. Pokaż. Taki dobry Pokemon. Zaraz się przekonamy, jak bardzo dobry. Kogo wyślę na nas? Dobre pytanie. A tutaj nie wiem, legenda, nie? No mam nadzieję, że nie. Chikorita. Wybrał Chikoritę. Myślałem, że lider, znaczy nasz przeciwnik powinien mieć innego Pokemona, ale
Nie wiem, albo przefarciło się z tą Chikoritą, albo coś jest nie tak. Dobra, Hyperfang! Okej, dobra, dużo nie zabrało. Dobra, zmiana taktyki. Cios rośliny nie działa za dobrze, więc jazda z Submission. I to potężne! Pięknie! Ale z recoilem, a dobra, muszę o tym pamiętać. Dobra, słuchajcie, nasz rywal ma Chikoritę, czyli startera z Johto, którego najmniej lubię, prawdę mówiąc, ale wciąż szanuję. Spoko. Spoko, spoko. Jesteś szczęśliwy, że wygrałeś? No raczej. No raczej. A co myślałeś, że co, nie będę się cieszyć? Mam na imię... Nie do końca wiadomo, jak ma na imię. Jeszcze jak nas zepchną stąd, masakra. Masakra jakaś, ale udało nam się, słuchajcie... No, coś o nim dowiedzieć, no ale dobra. Zanim będziemy rozkminiać, kim jest ten rudzielec, chodźmy stąd. Chodźmy stąd, zobaczmy, co się stało. Ale już wiadomo, że skoro on miał, słuchajcie, Pokemona, który był do wyboru wśród starterów, no to wiadoma sprawa. A, dobra, w sumie teraz tak pomyślałem, że skoro nie zmieniłem dwóch starterów, no to on musiał wybrać któregoś ze starterów. A mój Pokemon był zastąpiony Totodilem, więc on wziął typ teoretycznie mocniejszy, czyli Chikoritę. Okej, dobra, spoko. Grubsza rozkmina, ale rzeczywiście wszystko jest tak, jak należy, nic się nie zbagowało. Ale dobra, idziemy dalej. Policja! No nie, nie, słyszałem, że skradziono tutaj Pokemona. Mam informację od profesora Elma. Tak, że to był młody chłopak z długimi czerwonymi włosami. Co? Walczyłeś z takim trenerem? Znasz jego imię? No i teraz, słuchajcie, możemy nadać mu imię. Nasz rywal z regionu Kanto to był Snorek. Wiecie co? Jest taki pewien Pokémon. Jak go nazwę od Pokémona? A jakże? Jest taki jeden Pokémon z regionu Galar, którego bardzo lubiłem, a który z pewnego nieznanego nikomu powodu bardzo mnie zdenerwował. Dlatego będziesz, mój drogi rywalu, nazywał się Wulu. Już nie lubię Wulu, a szczególnie Shiny Wulu. A więc Wulu to jego imię, dziękuję za pomoc w śledztwie, a spoko, nie ma problemów. Spokojnie, spokojnie. No, witam, Elm. Judy, to straszne. O, tak, straszne, ale tutaj o jajko dostał i od razu zadowolony, słuchajcie. To? Jak się zdziwił. Czy to jest jajko Pokémon? To wspaniałe odkrycie. W sumie to jajko Pokémon to było naprawdę, słuchajcie, ogromne odkrycie. No bo przecież w pierwszej generacji nie było jajek. One pojawiły się dopiero w drugiej genie. Taka prawda, to rzeczywiście w ogóle to, że jakiekolwiek jajko Pokemona to było naprawdę duże odkrycie. Dał ci też Pokédexa? Czy to prawda? To niesamowite! Oczywiście, że niesamowite jak ja. tak, jest potencjał we mnie wielki, a jakże? Mam to coś, żeby zostać czempionem. Ja już jestem czempionem, ale dobra, kolejnym czempionem, niech się poprawi. Tak, dam sobie radę z wszystkim, spokojnie, mogę wziąć, słuchajcie, wyzwanie Sal. Pierwsze Violet City. Tak jest. Tak jest. Aczkolwiek w pierwszej kolejności to bym chciał coś dostać. I chyba on nam to daje. Pokebole. Tak, moi drodzy, pokebole. Świetnie. Świetnie. Bierzemy je śmiało. Odwiedzimy nasz dom. No bo w końcu przeprowadziliśmy się do tego regionu. Powiemy, że wyruszamy w drogę i prawdopodobnie już nigdy nie wrócimy. Mam nadzieję, że się ucieszy, prawda? Też chce nam pomóc. Jak może to zrobić? No i może dla nas, słuchajcie, trzymać hajsy. No dobra, trzymaj hajs. Trzymaj hajs, niech będzie. Dobra, teraz możemy już śmiało ruszać, słuchajcie, w dalszą podróż. Ale najważniejsze, co mnie interesuje, to jakie Pokémony znajdziemy. O, dobra, czekajcie, mamy tutaj gościa, który nam chce zaprezentować, jak się łapie Pokemona i ja chcę, żeby mi pokazał, bo ciekaw jestem, jaki Pokemon mu się trafi. Aż się muszę napić kawy, patrząc na to. Rattata? No to nic nowego. Liczyłem, że kogoś nowego pokażą. Nie wiem, że na przykład wyskoczy Lugia, albo Ho-Oh, albo nie wiem, Mewtwo. A tutaj tylko Rattata. Ale to byłoby śmieszne, jakby jakiś randomowy koleś złapał tak sobie legendę. To byłoby naprawdę dobre.
No ale cóż, cóż, nie tym razem jak widać. Tak, najpierw trzeba osłabić Pokemona, szkoda, że on go nie osłabił. I teraz trzymajcie kciuki, żeby trafił się Pokemon, którego do tej pory nie miałem. Może Magby, albo Vaporeon, proszę, któryś z nich. Vaporeon! No moi drodzy, Eevee Lucia na starcie. Ja mam nadzieję, że skoro los obdarzył mnie Full Swipe'em, to że ten Full Swipe będzie działał. I że rzeczywiście nie zabije Vaporeona, proszę, 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 proszę. Tak, zostawia mu 1 HP. Super, naprawdę, niesamowite, że dostałem tak dobry atak przy moim starterze. Dobra, mam nadzieję, że mimo tego, że to jest Vaporeon, więc Pokemon dość ciężki zapewne do złapania, to jednakże mi się uda to. No, zobaczmy. Proszę, Vaporeonku, proszę, masz 1 HP, masz drugi level, musi się udać. Mamy go, tak jest. A ja już, słuchajcie, otwieram mój piękny plik na telefonie wspierających i zobaczymy zaraz, kto będzie tym szczęśliwcem. Kto zostanie, słuchajcie, Eeveelucją. Dobra. I w ogóle jaki typ ma Vaporeon, bo na pewno nie wodny. Oczywiście, że chcę mu nadać ksywkę. Czekajcie, dobra, włączamy listę. Jak zwykle mieszam, żeby było uczciwie i sprawiedliwie. I... no, kliknij. Oż kurde, słuchajcie, nie wiem czy widać dobrze, bo się wszystko odbija, ale Kstemi, no powiem ci, żeś kurczę trafił dobrego podsa. Gratulacje dla Kstemiego, słuchajcie. Oficjalnie zostaje moją pierwszą ewolucją w serii Randomizera. Nawet się bardziej cieszę z Vaporeona, uwierzcie mi, niż z Magbiego. Magby to jeszcze byłby duży do trenowania, a Vaporeon, Pokémon w najwyższej swojej formie. Świetnie. Dobra, jest Vaporeonek. Pięknie, super. W ogóle jaki ma typ? Najważniejsze. Vaporeon jest Dark Fighting! Ale fajne połączenie typów, o kurczę. Ciosy na razie takie jak Thunderbolt i Conversion, czyli za dużo ciosów nie ma na chwilę obecną oczywiście. Ale przyznam, że połączenie typów cudowne, naprawdę. Super. Ale teraz chodźmy dalej. Chodźmy dalej, zobaczmy co jeszcze nas czeka. No bo w końcu kolejna dróżka jest tuż, więc... no, zobaczmy kto jeszcze mógł się trafić, może oprócz Vaporeona i Magbiego nie ma tu innych Pokemonów. Nie, wiecie co, ja czuję, że te dwa Pokemony tutaj występują. No, może w nocy jakiś tam inny, ale na razie, jak widać, nie. Dobra, idziemy dalej, już nie mogę doczekać się, kiedy dostanę rower i będę mógł jeździć, ale spokojnie, dojdziemy prędzej czy później do Goldenrod. Zanim pójdziemy podleczyć Pokemony, to chodźmy czym prędzej tutaj, zobaczymy na drodze 30. Na drodze 30 co nas czeka. Błagam, coś dobrego, coś czego nie miałem. Jest to Remoraidh. No nie no, trafiają mi się takie teoretycznie wodne poksy. No ale spoko, Remoraidh jest Pokemonem z regionu Johto, więc nawet nie muszę się zastanawiać czy go posiadałem czy nie. Drillpeg, normalnie to mocny atak, no tutaj na szczęście aż tak dużo nam nie bierze. Spoko, w takim razie jazda z Pokebolem. Come on. No ja myślę, że Remoraidh też złapać się powinien za pierwszym bolem, ale pożyjemy, zobaczymy. A kurczę, skubaniec, nie chcę. Kolejny Drillpeg, no ale spoko. Drillpeg Remoraidha nie ma prawa za dużo zrobić, szczególnie jak jest na tym poziomie, naszej Nidoqueen. Dobra, próbujemy raz jeszcze. Trzymajmy kciuki, może teraz, bo nie mam wcale dużo pokeboli. No, jest, tak jest, Remoraidh już jest. A ja już czekam, kto będzie ośmiorniczką, bo przypominam, że Remoraidh ewoluuje oczywiście w Octillerego, dla tych, co nie pamiętają. No i zobaczymy. Tak, słuchajcie, nadajemy, zobaczymy. Klikam kolejny raz. Biedrona, gratulacje, aż sprawdzę, bo czasami wolę się upewnić, czy już wszyscy zostali nazwani. Mam, mówię, moją tajemniczą listę, na której są pokazane Pokemony i wasze ksywki. Ale nie, widzę, że nie. Biedrona jeszcze poksem tutaj nie był, więc nazywamy. Myślę, że się ksywka powinna cała zmieścić. Ale zaraz zobaczymy, w ogóle Octillery nazwany Biedrona, no czy pasuje, czy nie? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Dobra. No i właśnie, jakie typy ma Remoraidh? Trzymajmy za niego kciuki. Remoraidh, słuchajcie, jest typu ciemność, no nie!
Słuchajcie, w drugiej generacji dodali typ ciemność jako dodatkowy typ wraz ze stalowym i widzę, że gra dobrze wie, że jest to mój ulubiony typ i dwa pierwsze złapane Pokémony już mają typ ciemność. Cudownie. Oj, cudownie. Ale teraz nie zastanawiamy się długo. Kierujmy się do Violet Town, nie City, to jest chyba Violet Town. Bodajże tak. Dobra, zobaczymy. Po drodze jeszcze powinienem mieć ciemną jaskinię. Kolejne miejsce, w którym można złapać jakiegoś ciekawego poksa. No i zobaczmy, kto oprócz Remoraida występuje na tym obszarze. A no tak, Natu, ale... no w sumie Zatu też byłby ciekawy. No ale dobra, skoro mi się nie trafił, no to podziękujemy. A no i w sumie powinienem brać udział w każdej walce, tak wiecie. Dla własnego bezpieczeństwa trzeba by troszeczkę moim Pokémonom podbić levela. Dobra, Nidoqueen, Olekozet, walcz. Walcz i jeszcze raz walcz. Wiemy już, że Remoraid jest Pokémonem typu ciemność. Co prawda mamy Submission, ale typu duchowego, więc średnio. No dobra, trzeba bić z Horn ataku. Ten atak jest mocny, silny i powala Remoraida na hita, więc czy ja mogę chcieć coś więcej? Nie wydaje mi się. Dobra, ładnie, 9 level wleciał. Tutaj mamy Bola, którego jakimś cudem wcześniej przeoczyłem. Dragon Scale. No ładnie. O, a to jest pierwszy chłopak, z którym będziemy walczyć. Dobra, pokaż mi Pokémony, którymi dysponujesz. Jestem ciekaw, co takiego nam tam zaprezentujesz. Ciekawe, jak silne poki będą się trafiać od razu na starcie. Meryl! No proszę, czyli taki typowy Pokémon z regionu Johto. Co prawda w anime miał już na Wyspach Pomarańczowych swoje 5 minut, ale wiadomo, że to jest Pokémon z Johto. Uuu, i Horn Attack not very effective, okej. Też ma Horn Attack, no ale jako, że Horn Attack jest roślinny, a ja mam typ latający, no to easy, dobra. Submission nie trafia, a czy w ogóle nie działa? Okej. Okej, czyli bijemy z Horn Attacku, no niestety False Swipe tak czy siak nie dobije Meryla. Ale na szczęście Horn Attack już tak, dobra. Jest dobrze. Tylko jeden Pokémon, ale proszę bardzo. Już coś się dowiedzieliśmy odnośnie Meryla. Dobrze. Aha, i mamy już kolejnego. No teraz trenerów. Wyrośli na każdym centymetrze po prostu powierzchni tutaj za miastem. Dobra, dwa Pokémony. Seeking, o nie. Seeking jest niebezpieczny, naprawdę. Pokémon, który w moim teamie ostatnio niewiele zrobił. W sensie w regionie Kanto. A sam jego wcześniejsza forma no, załatwiła mojego Pokémona niestety. Dobra, 10 level, cudownie. W sumie ta nie miałem Seekinga. To był tylko Goldin wtedy. No tak, no może jakbym miał... What? Ten uczuć, kiedy wchodzisz do regionu Johto, a pierwszy lepszy typ wysyła na ciebie Celebiego. Co to ma być? Nie wiem. Mam nadzieję, że on nie ma typu roślinnego. Horn Attack. A jednak, a może ma. Prawie nic nie dostał, słuchajcie. Substytut, no nie wierzę, użył substytuta. Dobra, zaczynam się trochę obawiać o swoje życie. Dobra, submission w takim... Jak ty nie trafiłeś, ja się pytam. Co on użył? Zaczynam się coraz bardziej bać o swoje życie. Dobra, false swipe. False swipe też not very effective? Znaczy... O kurde. Dobra, czekajcie. Szybka rozkmina. Z ciosów roślinnych nie dostaje zbyt mocno. Z ciosów trujących też nie dostaje zbyt mocno. Nie wiem, weźcie wymyślicie, jakie on może mieć podtypy. Ale zaczynam się bać. Dobra, błagam cię, traf z tego sub... Oleko Z w Kanto nie trafiał. No ale teraz masz trafiać. Traf w końcu, no nie zawiedź mnie. No nie, znowu nas z tego bije, błagam. Traf, proszę cię, traf. Nie, ja nie wiem, czy ten atak ma 5% celności. Dobra, bijemy z Horn Attacku. Bo to będzie koniec przygody w pierwszym odcinku zaraz.
O Boże. O Boże. O nie! O nie! O nie! O nie! Nie! Nie, 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 nie! To się nie dzieje naprawdę! To się nie dzieje naprawdę! Nie wiem, co wam powiedzieć. Straciłem startera w pierwszym odcinku i zabity został przez Celebiego. Moi drodzy, proszę, zostawcie pod w komentarzach znicze dla Celebiego. Dla Celebiego, tak, dla Celebiego, dla Nidoqueen. Wszystko przez to, że nie mógł trafić z Submission. Why? Dlaczego, Nidoqueen? Dlaczego? Nie mam pytań. Moi drodzy, seria z Pokémon Crystal już czuję, że będzie serią krwawą. Ja muszę wytrenować moje dwa Pokémony, zanim ruszę dalej. A wy trzymajcie za mnie kciuki. Bo to będzie zła seria. Zostawcie na koniec łapę w górę. Subskrybujcie, by być na bieżąco. A mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Oby. To tyle. Do zobaczenia. Do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej.